Gimper poprosił mnie, żebym wystąpił razem z nim, więc nie czekałem ani chwili. Podejrzewam, że gdyby ta marka albo Asia dały znać, to też bym się pojawił, ale z Gimperowskim, dwóch łysych, tańczyliśmy razem, więc no, czułem się zobowiązany, więc pomimo tego, że miałem rano zdjęcia we Wrocławiu, jutro znowu muszę wrócić na zdjęcia, postanowiłem kolegę wesprzeć i dodać mu trochę otuchy na parkiecie. No nie tylko wesprzeć, ale też pokazać, jakie te ruchy powinny być w tym tańcu, bo jednak to jak to, ale ty to wiesz. No nie, akurat pasodoble nieźle mi leżało, więc... To jakby była ich choreografia, nie moja, ale rzeczywiście dali mi taki ułamek sekundy, żebym pokazał Tomkowi na czym, co ma zrobić Natalia, żeby z nim zatańczyła, i zatańczyła, to najważniejsze. Kto wygra Taniec z Gwiazdami? Nie mam pojęcia, trzymam kciuki za wszystkie pary, to są moi koledzy, koleżanki. Oczywiście wystąpiłem dzisiaj gościnnie u Gimpera, ale tak jak powiedziałem, nie podejmuję się, naprawdę się nie podejmuję, bo to jest... Musiałbym mówić do co najmniej do wtorku, a nie mamy tyle czasu, więc pozwólcie, że zachowam... mam swoich faworytów, ale zachowam to dla siebie, okej? Jasne, ale plus jest jeszcze taki, że to nie jest ostatni raz, kiedy cię zobaczyliśmy na tym parkiecie, bo za tydzień znowu się pojawi. No tak, widzimy się za tydzień, to jest cudowna sprawa, słuchajcie, bo to jest pięknie... To jest piękna historia, to jest piękny epizod mojego życia. Ja tu wracam, pomimo tego, że mam mnóstwo rzeczy do zrobienia w stolicy Dolnego Śląska, wracam do stolicy, czyli do Warszawy, naprawdę z uśmiechem na twarzy. Troszkę zadyszany, ale dzisiaj naprawdę byłem 15 minut przed próbą generalną. To jest masakra, ale tu wracam z chęcią, dlatego że to są świetni ludzie, świetna energia. Naprawdę z wielką chęcią to robię. Tyle.